W dzisiejszej Parsze Wajera czytamy o i znana jako najtrudniejsza próba, które Hashem próbował Abrahamowi, zlecając go, żeby wziął jego jeden, jedynym synem, który urodził po wielu lat, jak Abraham i Sara nim mieli dzieci. I w sposób nienaturalny i raczej cudowny urodził się ten cchak I teraz Hashem powiedział Abrahamowi, że ma. Wziąć tego jedynego syna i składać go jako ofiara dla Boga. Już rozmawialiśmy w innych okazjach, dlaczego to było taka trudne i dlaczego nawet Hashem niby poprosił Abrahamowi, żeby przeżył ten test i ta próba, prawidłowo, żeby nie mówili, że nie ma prawdy w ubiegłych. Ale dzisiaj chciałbym przedstawić inny punkt. I zrozumieć dlaczego w ogóle ta próba, że liczy jeden z dziesięć próbów, które HaShem próbował Abrahamowi. Przecież tutaj jest jego syn, Yitzhak, on ma 37 lat. On jest dorosły człowiek, mądry człowiek, on rozumie co jego czeka i on nie przeciwił do tego. I nawet czytamy, jak on zapytał Abrahama, dokąd idziemy, co idziemy zrobić, i Abraham odpowiedział, ja idę składać mojego syna dla Haszem. Więc to, że on nie uciekał, to, że on nie przyczynił do tego, to on przyszedł w wielką próbę, to jego życie. I jednak my widzimy, że to jest policzone jako jeden i, i najtrudniejszy próba, którą Haszem próbował Abrahamowi. Pytanie jest dlaczego? Odpowiedź będzie, że jednak podawać, swoje, podawać się na swoje życie jest łatwiej niż podawać się na życie e, swojego syna. My widzimy, że już jest znana próba, kiedy Abraham był gotowy podskoczyć do, do ogień, nie wiedząc, że on będzie ocalony, i to nie jest najważniejsza jego próba. Teraz, kiedy on ma uśmiercić jego syna, dlatego że ażem powiedział i to ażem powiedział też w okazji nie do końca jasna, bo z jednej strony Aszemu powiedział i obiecał, że to będzie jego syn, który będzie kontynuował jego tradycję i teraz on osobiście ma uśmiercić tego szansa na kontynuację i, i na popełnienie obietnictwa boskiego, to może być związane z wielu znaków zapytania. I on podaje że na jego jedynym synem, to jest trudniejsze niż, e, niż e, podawać się na swoje życie. Mało tego, dopiero kiedy widzimy, w jaki sposób zachowują się dzieci, wtedy wiemy, jakie prawdziwe wartości są ważne dla rodziców. Mam na myśli to, że czasami rodzice mogą się zachowywać w pewien sposób, bo oni są dorośli, oni mają swoje warunki i okoliczności, i nawet oni czasami żyją według styl przyjęte w pewnego miejsca. Niekoniecznie, że oni tak naprawdę myślą, że tak należy, należy się zachowywać. Dopiero wtedy, kiedy my widzimy, jak wyglądają ich dzieci, możemy zrozumieć, jakie są naprawdę najważniejsze rzeczy dla nich. I stąd też zrozumiemy, dlaczego przed nadaniem Torum to Hashem wymagał oporęczyciela. Kto może być poręczycielem, że Izraelitów, że naród żydowski będą tak naprawdę przestrzegać prawidłowo to, co jest wymagane w Torze. I naszych ojców. Naród żydowski, wtedy zaproponowali różnych poręczycieli. Abraham, Mitzch, Jakow i tak dalej. Nie pomogło. Dopiero wtedy, kiedy oni mówili: Baneinu Nasi dzieci są poręczycieli za nas, to zostało przyjęte. Bo jeżeli wasze dzieci będą zachowywali w ten sposób, który ja wymagam od was, to znaczy, że u was to nie jest według humoru i nie według okoliczności. To jest kręgosłupem wasze życie.